Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj chciałem zaprosić Was na odcinek, w którym zrobię coś, czego jeszcze chyba nie robiłem na żywca tak naprawdę. I powiem Wam, że z samego wyniku myślę, że jestem na tyle zadowolony, że jest dosyć odpowiedni, moim zdaniem przynajmniej tak jest. I dzisiaj zajmiemy się kostiumem, który został dodany do Medina. Hej, Darek i Esie, głupi. Nie, żartuję. Miałem po prostu resztki z IS-u, który został mi z ulepszania pancerza. No i tak wyszło, że stwierdziłem, że trzeba kupić sobie jakiś kostium, tak, żeby trochę lepiej było to wyglądało. Natomiast sam kostium jest o tyle fajny, że można do niego wbić bony, jakie tutaj chcemy, nie wiem, chcemy 15 miecze, 15 sztylety, 15 magia, proszę bardzo, 2 KHP, 15 magia, 50 wartość ataku, proszę bardzo. Ile kasy zejdzie, to już ty o tym sam będziesz wiedział, sami zobaczycie, ile mi tutaj zeszło kasy na to, żeby zrobić w ogóle jakiekolwiek, jakie ja bym chciał bonusy. Ja polowałem na 2 rodzaje bonusów. Dobra, może na 3 nawet rodzaje bonusów. Chodzi mi tak. Pierwszy to powinien być HP. Czyli minimum 1500 HP lub 2000 HP. To by było fajnie, tak? Ale na razie poluję na to, żeby mieć w ogóle 3 bonusy. No jak sami widzicie, na razie 3 bonusy to jest dosyć dużo, dużo, dużo hardkorowego mieszania, dodawania. Dużo hajsu pójdzie na to. Ale bonusy, które mnie najbardziej interesują, to już mówię, co to jest. Najbardziej mnie interesowałoby 15 magia, 2 KHP, 50 wartości ataku albo 10 do PZ. To chyba będzie taki bardzo opcjonalny motyw, który ja bym chciał, ale chcieć, a móc to są dwa różne, wiecie, spostrzeżenia. Mamy, że tak powiem, jakieś, ja wiem, 40 milionów do wydania na ten kostium. Zobaczymy, ile mi zejdzie, jeśli zejdzie mi trochę. Trochę powyżej, trochę mniej, trochę więcej, to nie będę za bardzo się tym przejmował. Powiem tak, no kostium jak kostium, bo wygląda... Czy ja wiem, czy on wygląda ładnie, czy nieładnie? Mogliście już go dawno, dawno temu zobaczyć, jakiś chyba w tamtym tygodniu w innym filmiku. I powiem wam tak, ja licząc na te 3 bonusy, myślałem, że one są częściej. Na razie 1, 2. 2 to bardzo rzadko, naprawdę. Zazwyczaj jest 1. Więc to może być dosyć dobrym motywem na zbijanie z ludzi yangów, czyli jeszcze mniej yangów na serwerze z samych kostiumów, bo no, boty zrobiły swoje i popsuły nam strasznie gospodarkę i to było właśnie tym główną przyczyną, czemu tak mało graczy na PL-u teraz jest. Jednak wy, jeśli chcecie się przyłączyć, zapraszam, link macie w opisie, Shinso Samos, wpadajcie. Na pewno na pierwszych levelach dacie sobie radę tutaj bez problemu i przy okazji zarobicie bardzo duże pieniążki ze względu na to, że wszystko jest na tyle drogie, że taki początkowy level bez problemu wydropnie jakiś głupkowaty item, a dostanie za niego kupę szmalu. Taka jest prawda na samosie, moi mili. Wracając do mojego kostiumu, no na razie widzicie, próbuję dodać te bonusy, ale jakoś mi to nie wychodzi. I może dobrze, może nie dobrze. Na razie powiem wam tak, licząc na to, że będę miał 2 KHP, ja mogę się dużo przeliczyć, bo to jak sami widzicie, no, mam 2 bonusy, no i co z tymi bonusami mogę zrobić? Dwuręczne dzwony. Na razie pomieszać chciałem, zobaczyć, czy coś fajnego wchodzi. HP, sztylety, no coś tam jest, ale nie, ja chcę 3 bonusy. 3 bonusy. To zawsze ten jeden można jakiś słabszy tak naprawdę zostawić i będzie dobrze. A 2 to trzeba mieszać. Chyba, że za pierwszym razem wejdzie coś na naprawdę bardzo ładne bonusy, w co nie wątpię, że jest możliwe. Ale wydaje mi się, że to możliwości są bardzo małe. Natomiast powiem wam tak, ja zauważyłem jedną rzecz, że jeśli ktoś chce się przygotować na to, że to mu starczy z 10 KK, to może się nieźle przejechać. Na 2 bonusy, jakieś HP i jakiś syfiasty bon może mu starczy. Na pojedynczy bonus HP nie liczyłbym, że wejdzie 2 KHP od razu szybko bardzo, bo to jednak PL. Ale jako tako jest ok. Do tego wchodzą w ogóle takie bonusy, jak są w zbroi, więc możemy sobie wbić kolejne 20% szybkość zaklęć, 2 KHP, wszystkie 15, co tam wartość ataku. Więc to może być dosyć fajne rozwiązanie. Ja powiem wam, że nie wiem czemu, ale ominąłem tą aktualizację jakoś tak podświadomie. Kostiumy nowe
dodania. Nie bardzo z tego korzystałem nigdy, więc nie było to dla mnie tak naprawdę. Ale powiem wam, że zastanawiam się nad tym i ten kostium myślę, że dobrym rozwiązaniem był. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tak jak już wcześniej wspomniałem, tutaj jest zrobione w ten sposób, że ja miałem sporo SM-ów, jeszcze mi zostało z poprzedniego ulepszania tak naprawdę. No i jako tako stwierdziłem, że kupię sobie kostium. A, że karta mi się kończy, to znaczy nie kończy, umowa mi się kończy, a już nie chcą mi przedłużyć tak po prostu numeru i bym musiał, i tak bym stracił hajs. Więc no cóż, poszło parę złotówek na maskę, ale maska niestety trafiła na inny serwer i myślę, że może będzie w czwartek dopiero u mnie na koncie, jak w ogóle będzie. To by było fajnie, jakby była, jak nie będzie, to będę zły. Na pewno też się o tym dowiecie. No dobra, wracając do tego, że bonusy bonusami. Mamy trzy bonusy, dobra. Trzy bonusy, ja już się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że są trzy bonusy. I teraz tylko tak, szybkość zaklęć może się przydać do jednego z mitów, ale ja na razie nie będę chciał tego ruszać z tego względu, bo chcę wbić najładniejsze bony, jakie tylko mogą wejść. Magia, miecze, procent do perzec. No nie, to nie są takie bony, jakie ja bym chciał, żeby weszły. Ja preferuję bony bardziej pod PVM niż pod PVP i zawsze takie preferowałem. Max Perzet. O, to by było dobrym bonusem, naprawdę. Ja się zastanawiałem, czy tego nie zostawić, ale jak sami widzicie, filmik jeszcze trochę trwa. No i stwierdziłem, że przerzucę sobie trochę więcej i może coś lepiej wydropię. Dzwonę, ogień, błyskawice, wachlarze, strzały. Że w grocie nie expię, bo mi się nie chce, bo tam nudne expię jest. To znaczy expię szamanka, ale na razie wyszedłem z groty i bawię się w event Halloween. No i powiem wam, że na razie miecze, strzały, perzet, no... Okej, na 30 dni tak to jest, więc no sami rozumiecie, że no perzet, dwuręka, no całkiem nieźle. Myślałem, że będzie strasznie, ale i tak jest chyba całkiem nieźle. I tak obstałem, że następne kostiumy będą, jak ten się zakończy, bez problemu będzie można kupić coś kolejnego. Bo wiecie, to PL jest, no nie oszukujmy się, oni tutaj chcą jak najwięcej zarobić, żebyśmy mieli... A jeszcze będzie coś na pewno w trakcie, więc na pewno coś jeszcze się pojawi. W ogóle wracając do samego fantu z tymi trzema bonusami, mnie się motyw sam podoba, że dodać można trzy kolejne bonusy ze względu na to, że no sami widzicie, trzy kolejne bonusy to są trzy kolejne bonusy, które zwiększają siłę naszego suraka. Niestety ja tego suraka spaprałem tym jednym skillem cofniętym i jak no tak bywa czasem, prawda, ale 104 powolutku, pomalutku coś się wbije. Może kilka tygodni to zająć, ale się wbije na 100%. No nie ma, że boli, naprawdę. Exp nie jest jakiś straszny. Wracając do tutaj, widzicie, no ja cały czas mieszam. Niektóre bony są naprawdę fajne, że niektóre osoby zaraz będą krzyczeć: Darek, dlaczego to zmieniłeś? Przecież to były super bony. A ja szukam czegoś innego. Ja szukam czegoś: magia, HP, może być wartość ataku lub procent do PZ. To dla mnie będą fajne bony. Niestety jak będą bony 3 razy PVP, prawdopodobnie sprzedam tą zbroję i kupię sobie inną. Więc jak od razu mówię, jakby weszły jakieś bony PVP, chętnie odsprzedam na sam koniec odcinka tą moją zbrojkę, ale na razie sami widzicie, co i jak to wygląda. Wracając do naszego eventu Halloween, na pewno będzie jeszcze jakiś odcinek, jak to wygląda w ogóle. No wiecie, no jest ciekawy event, nie mogę powiedzieć, że nie. Moim zdaniem ten event może być naprawdę bardzo interesujący, jeśli chodzi o no same nasionka. Na razie dniowe nasionka stwierdziłem, że sobie pozbieram i otworzę, jak będę miał ze 100 albo z 200. Mam nadzieję, że da się je wkładać do... znaczy przekładać na inne postacie, bo podrobiłbym sobie po prostu dropkę 7.5. Bo to chyba jest najsensowniejsze, moim zdaniem. I przy okazji bym dynię podrobił, ale dynię niestety nie da się przekładać, więc sami sobie możecie odpowiedzieć na pytanie. Jeśli dyni się nie da przekładać, no to sorry. No i co nam tutaj zostaje? 10% odbicia. No jakieś podstawowe bonusy, no to jest dosyć dobry motyw z tymi bonusami. Ale czy ja wiem, czy to jest na tyle przydatne, że każdy z nas będzie z tego korzystał? Powiem tak. Bonusy, jakie mi weszły, są ok. Tych stworów jest naprawdę bardzo dużo.
Nic jeszcze z nich mi nie dropło oprócz czytelniowych lampionów, a wam jak? To by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Dim 2 i piszcie, co sądzicie o evencie Halloween, który jest w tym roku. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie i widzimy się już pewnie jutro na mitach. Pa, pa!